Karol, gratulacje zwycięstwa, gratuluję też bramkę, która, jak się później okazało, dała nam awans do kolejnej rundy. Tak z ręką na sercu, czy wczoraj jak kładłeś się do łóżka spać, może miałeś takie myśli, że wyjdziesz w pierwszym składzie, zdobędziesz tą bramkę i awansujemy dalej? No gdzieś tam wczoraj dostałem informację od trenera, że będę grał. Nie ukrywam, że mega się ucieszyłem, tak po prostu po ludzku, że tak powiem. No i wziąłem tą informację tak bardzo pozytywnie do siebie, byłem pozytywnej myśli i no jak widać się udało. Po pokonaniu Krakowi, Ekstrasowicza, dzisiaj przyjechał lider drugiej ligi, który no, w drugiej lidze jeszcze nie przegrał. Czy to też był jakiś może czynnik, który wpływał na waszą głowę, że no jednak będzie bardzo ciężko? No, braliśmy to pod uwagę, no bo jednak gdzieś tam ich ta pasa, wczoraj sprawdzałem w kalendarzu, no to w tym roku przegrali tylko 2 mecze, więc był to na pewno mocny zespół, co było widać. No ale podeszliśmy do tego pozytywnie i udało się wygrać. Co do samego spotkania, no tak patrząc z boku, wydaje mi się pierwsza połowa wyrównana, może z lekkim wskazaniem na was. W drugiej połowie, no nie da się ukryć, rywale trochę tych sytuacji stworzyli, szczególnie po zdobytej bramce przez ciebie. Czy były takie też momenty, kiedy no miałeś ty, czy też drużyna jakieś obawy o końcowy wynik? Nie, myślę, że nie. Faktycznie gdzieś po tej naszej bramce się cofnęliśmy, co na pewno było widać. Stwarzali sobie sytuację Grodzisk, no sporo ich mieli, ale udało nam się wybronić i się cieszymy. Na koniec jeszcze pytanie. Przechodzicie do kolejnej rundy i na kogo byś chciał trafić? Lecha już nie ma, ale obojętne nam to jest. Na kogo trafimy, chętnie wszystkich tutaj przyjmiemy. Dzięki i powodzenia. Dzięki.